Włączam, włączam stopper i lecimy. Witam was tutaj, cześć, czy mam znowu. Zapraszam was na kolejny odcinek z Ziskanem z PlayStation 4 Natural Disasters. Dobra, dajmy to. I tak z tyłu mam hałasy, więc co słyszę, ale... Dobrze, udało mi się rozwiązać problem ścieków tutaj, który mamy. Zrobiłem po prostu jak najniżej. Inaczej, woda jest na poziomie takim, jakim są tutaj. I się szczerze zastanawiam nad jedną rzeczą. I to by mi się akurat mało spodobało. Czekaj, czy oni pobierają cały czas wodę? Dlatego jest trochę problematycznie. Bo chodzi o to... Nie, nie, wejdźmy sobie w mapę wody. Że ona przestała trochę tu tak mi płynąć, jakbyśmy chcieli. Gdyż tutaj te ścieki mają tak silny pęd, my musimy tu sobie zrobić zaklęcik dla nich, aby one wiedziały, gdzie płynąć. I w takim wypadku będzie lepiej. Boże. Ale to wysokie musi być. Daj mi tu mały pędzel. Kurczę, małem to my tutaj dużo nie zdziałamy. Ale i tak widzę, że chyba to wystarczy. Tutaj będzie można jakiś park czy coś wstawić. Chodzi o to, że tutaj nam ta woda zaczęła stawać i jeżeli będzie wypływać tak jak teraz, to jest dobrze. Jeżeli wypłynęłaby tak jak przed chwilą, to źle. Bo po prostu nam zatrzymywała bieg naszej wody. I ona, ta tutaj jest nasza, nie mogła wpływać. A teraz teoretycznie będą obydwie po prostu sobie spływać. Tutaj jest naprawdę bardzo szybki pęd w ogóle. Zwolnimy sobie czas, bo ja tutaj musiałem trochę przyspieszyć, aby w końcu zacząć zarabiać. Strasznie nam się przemysł chce budować. To jest dobra i zła wiadomość zarazem. Damy im teraz trochę tutaj miejsca do rozbudowy. Bo tutaj ostatnio się... No, ostatnio nie zajmowaliśmy tą częścią miasta. Więc, żeby nie było, proszę bardzo, możecie się też tutaj budować. No i tak. Tu ogólnie dajemy im trochę miejsca do budowy, bo tutaj jest też dzielnica. No i drzewka nam się też przydadzą. Chociaż najbardziej nam się to przydaje. I teraz tak. Mamy tutaj już prawie... Mamy... Już jesteśmy blisko tej linii tramwajowej. Więc tak, że są rzeczy ważne i ważniejsze. Trzeba tu postawić ten dworzec. Ja szczerze powiedziawszy zastanawiam, gdzie go postawić. Tutaj to ja już widzę, że jest już problem. I trzeba zmienić drogę. To tak, to na pewno. Tu również. I tu. I teraz tutaj stoi wszystko. To nie jest dobrze, że to wszystko stoi. To naprawdę nie jest dobre. Ten pomnik... Dobra, czekaj. Czy tutaj są jakieś budynki poza tym pomnikiem? Nie widzę. A jest mety to. Okej, okay, dobra. Tutaj się zrobił tak duży korek, że my nic z tym nie zrobimy. Dlatego tak, wyburzymy sobie to. Zbudujmy sobie tutaj nowy węzeł. Pomnik będzie i tak cały czas na środku, żeby nie było. Ale... Musimy to trochę przebudować. Normalnie bym tu puścił autostradę dookoła, ale wtedy nasz pomnik straci rację bytu, bo przestanie nie działać. Tego niestety tak nie zrobimy. Zrobimy sobie po prostu sześciopasmówkę dookoła. Hej! A co? Na bogato. Hej! Przepraszam. Tutaj, tutaj i tutaj. Tu nam się stworzą światła, ale to nie powinien być jakiś duży problem.
Tutaj sobie zrobimy drogę. Tu nie było połączenia, tu było połączenie. Z tego co pamiętam, to nawet jakieś... Nie, my tutaj sobie wpuścimy tą autostradę już teraz. To nie będzie świateł. A tu jeżeli sobie puścimy wjazdową, to będą światła, co nie? Będą. Dobra, to nie puszczamy sobie takiej tutaj drogi. Ty budynek jesteś podłączony, a ci mają wyjazd przez to. Dobrze, dobrze. Teraz dajmy, aby się oni mogli wszędzie budować tak jak się budowali i naprawmy linie nasze. Tak, na pewno wiem, widzę, że ty tu masz problem. Czekaj, ta linia jedzie tu. Gdzie ona jedzie? Aha, no to trochę jedzie. Dobra, to tak, usunę ten przystanek i zobaczmy co się stanie. Ci są źli, dobra, to tak akurat wiemy. Dobrze, po usunięciu, po czymś takim. Wygląda to w miarę. To tak. Tu przystanek. Tu przystanek. Tutaj. Tutaj. A, i tutaj jest już przystanek. To jeszcze tutaj. Dobra, to tam mamy z głowy. Teraz autobus. Oj, autobus tutaj, co z tobą się wydarzyło, to... Jeżeli dobrze rozumiem, trzeba przestawić taki przystanek. Aha, to i tak nic nie daje, dobra. To niech on tutaj ten będzie. Czemu ty tu zawracasz? Dobra, puśćmy plane, zacznijmy od tego. Mod play. Tutaj dojście. Tu dojście. I tu dojście. Aha, tak, oni chcą uwięzienie, to nie. Uwięzionych to my tu nie. Więzienie labiryntu zrobiliśmy. No, trzeba to podłączyć. Dobra, no i z tego co rozumiem, tak, tu wyjazd z autostrady mi się bardzo podoba, tu by się przydał też wjazd, ale go nie możemy zrobić. A, metro. No tak. Najlepiej byłoby wstawić dokładnie w tym samym miejscu, ale tu wiem, że to jest niemożliwe. Dlatego muszę sobie go trochę te metro trzeba tutaj nie przestawić. Idziesz tu. I tu. I teraz weź. Nie będziesz chciał się przesunąć, co nie? No oczywiście, że nie. Usuńmy całą linię w takim wypadku. I zbudujmy ją jeszcze raz. Czekajcie, ile jest czasu? 8 minut. Muszę pilnować zegarka, bo dzisiaj mam jeszcze do zamówienia i takie tam. Do zrobienia, więc... Tu jedziesz, o, tu pojedziesz dalej, tędy, do naszego głównego podwodca. Tutaj, to jest ta linia metra, co miała 1000 ludzi, właśnie ją wyburzyliśmy. Dobrze, co nie? Tu widzę, że się robią korki. Okej, dobra, nie będziemy cię tutaj wciskać, pojedziesz sobie tu. Pojedziesz sobie od razu tutaj.
My ci zaraz zbudujemy do tej trasy, abyś mógł to wszystko ominąć. Tędy. Nie, nie, nie. Ty jedziesz. Ty musisz wyjechać z tej strony Wisły. Wisły, rzeki. Tu. Tu, tu. No, widzę, że jeśli te pociągi z tego to metra, to muszą teraz powracać na swoje stacje. Ich to mogło trochę być. Tu. Tu. Tutaj. I finish. I aby usprawnić komunikację tutaj przy naszym wielkim dworcu, to będzie też jako jeden z nas głównych wjazdów. Więc, o, też bardzo dużo się przerzuciło. Tutaj będzie też centrum przesiadkowe, bo jeżeli sobie klikniemy, z tego co rozumiem, ten dworzec, to on prawie do 1000 dochodzi. Zobaczcie, ile tu ludzi idzie. To jedzie, jakiś mecz jest. Oni chodzili w koszulkach. Mecz odwołany. Pewnie przez ścieki. Nieładnie, nieładnie, nieładnie. Okej, i wy nie macie wody. Dodamy wam wodę. Okej, handel zaczął się chcieć budować. To też jest dobra wiadomość. Wiecie, co my... No ma nie, po ostatnich... Już myślałem, że mi się znowu gra wyłączy. Ale bym tego nie chciał. Ale... Dobra. Miał być próba mikrofonu w ogóle w ostatnich odcinkach, ale też jej nie było, bo... mikrofon jest zero. Zero. Jeden. Mało. Dobrze, jak tam ścieki? Dobra, ścieki dobrze działają. To jest przynajmniej dobre. Skrzyżowania i ruch. Sorry, tutaj jest kiepski system. Skrzyżowań. Dalej. To jest wszystko pięknie i prawidłnie. Dobrze, wiem co miałem zbudować. Tramwaje. Okej, tramwaj sobie jedzie tu, tu i tak. Najlepiej byłoby jakoś puścić przez ten przemysł, żeby trochę jeszcze ludzi zgarnął sobie. Ja mam pomysł nawet jak. O, było. Tramwaj sobie pojedzie tu. Zrobimy sobie tak, żeby miał ładny, szybki wjazd. Chociaż i tak dobrze wiem, że będzie musiał się zatrzymać. I stąd będziesz jechać sobie już... tu dotąd, drogą. Później z drogi musisz wyjechać. Dobra. Tak, tutaj, tu do góry. Albo nie, tu do dołu. Tak, jasne, do dołu. Jakby ci się udało jeszcze. Tu do góry. Dobra, czekaj. Czekaj, bo się nie chce. Tutaj zrobione. I tu zjaździk. Ten tramwaj to naprawdę będzie po niebiosach jeździć tutaj. I stąd byłoby dobrze ci tutaj wrzucić. No dobra, to powiedzmy, że mamy taką linię. I ten tramwaj sobie pojedzie do naszego dworca tutaj. Tu jest jeszcze jeden wolne miejsce, ale na razie bym chciał skoczyć z trochę innego miejsca, więc tak. Jedziesz sobie stąd, tutaj ładnie, pięknie. O, tu autobusy zaczęły się pojawiać też. A, tak, to jest ten autobus, ten super szybki, co ma być. Ten pomiędzy dwoma częściami miasta, no tak. Tutaj. Tutaj. Właśnie tu jest to nowa dzielnica, nowa, już taka nie jest nowa. Tutaj obok przemysłu. Tutaj kolejny przystanek obok przemysłu. Tutaj. Tutaj się może przydać. Tu.
tutaj, czy tu jest sens podjeżdżać pod dworzec? Może jest sens. A to sobie skręcisz pod dworzec? A, no jest sens, no bo będziesz już później wydacać. Czyli do dworca i z powrotem. Fajna trasa, do dworca i z powrotem. Tutaj sobie damy trochę dalej przystanek. No tutaj to już mniej więcej będzie podobnie, tylko żeby nie korkować ludzi. Czyli tu czy już coś ludzie czekają? Nie. Aż tak długo, tutaj już jest sporo ludzi. Nie budujemy tego. Aby już ludzie czekali. Wiem, bo na niektórych trasach tak było. Tutaj jest jakoś dużo ludzi. Ciekawe skąd oni tu się wzięli, bo... Okej, a tutaj temu autobusowi możemy dać jeszcze przystanek. Tu jest też dużo ludzi. Chyba oni się przesiadają po prostu w tych miejscach. Tak mi się coś wydaje. Tu i tu. Finish. Z tego ile mamy wyjazdów tramwajowych? Ej, bez jaj, to jest tylko jeden. To nie. Nie może być tylko jeden. Dawaj go tutaj jeszcze. Wyda się nam jeszcze z jeden. Funkcjonuje normalnie, to czemu się nie podświetla? O! Wyjadą nasze tramwaje? Jadą. Ile już jest? Już jest 6. 7. I rośnie. Dobra. Czy jacyś ludzie już tutaj czekają? No, to ja rozumiem. Ludzie to jacyś już czekają. Tutaj nawet przemyślę. Na razie to możecie chwilę poczekać na tramwaje, bo one jeszcze dopiero ruszają, ale... Niedługo to się powinny pojawić już. Dobra, to tak, tutaj... Co to jest? Tak, jest nasz budynek. Gdzie jest nasz dworzec? Ten dworzec chyba też jest dosyć trochę odlegany. Zwłaszcza te przejście tutaj dla pieszych. Czekajcie, mieliśmy tam sprawdzić te autobusy. Ten budynek 13 minut, to jeszcze trochę jeszcze się czasu. Przystanek jest tutaj. Tu damy dla autobusów. Proszę bardzo. Może bardziej tutaj. Będzie bliżej. Będą mogli się bardziej ludzie przesiadać. Ale co tu się dzieje? Ile tu jest ludzi na tym przystanku? Nie jest normalne. Okej, to nie jest jakaś... Zabrała prawie 64 osoby, to dużo. Tutaj też widzę, że się zjęło 78. 602. Ładnie. Oni tak, tu się przesiadają chyba. Jeżeli dobrze rozumiem. Tylko skąd oni tu mogą dojść? Mogą iść stąd, albo stąd. Dobra, to im zaraz zrobimy jakieś podłączenia. W sensie ścieżkę. Ścieżkę sobie zrobimy stąd, zakręcaną, bo jak już można, to już niech będzie zakręcana. Odkąd znowu nam włączyli, to było akurat straszne, jak przez jakiś czas nie było jakieś zakręcane. Stąd do góry bym chciał pójść. Tak, nie zrobię tego. Aha, no tak. Dobrze, tutaj tego nie zrobimy. Tu zrobimy zejście w dół. O, tak może być. Ty idziesz sobie do tego dojścia. I jeszcze tutaj musimy zrobić jedno zejście w dół. Dobra. I jakby ludzie chcieli dojść do tych, to też mamy dla was dojście. Dobra, tu jest dojście. A, to chyba głównie tyle. No, ewentualnie jeszcze tutaj możemy zrobić przejście. Tylko tu trzeba byłoby zrobić tak, żeby nam droga pozwoliła zejść w dół. A tu... O, nie wiem, jakim cudem to się tutaj udało wybudować, ale dobra. I tu. Okej, dobra, to jakby coś ludzie mogą też jeszcze kazać do tych ścieżek.
No, nawet coś tam. Nawet ludzie korzystają już z tych ścieżek. Czekajcie, to chyba są te nasze nowe tramwaje. 17350. Nie, nie, to nie mogą być te. Jaki kolor tutaj jest? Tu jest żółty. Tu jest żółty. Zaraz, co to się stało z tym przystankiem? Czemu jest taki pełen? Oni mają metro? Mają metro. Mają stację. To nie też ją muszą wielbić. Nie, aż tak bardzo nieźle. Tu widzę, że nam się już przemysł chyba zapełnił. Prawie cały. Jeszcze tutaj możemy im dać miejsce, ale tak poza tym to już się kończy. Okej, nawet nie trzeba dawać wody. To tak, przemysł cały czas się ostatnio chce budować. Czyli tam nie ma drudzy, ale... Ale mogłoby też coś innego chcieć się budować. Nawet naszą wyspę małą. Autobusy tu sobie całkiem nieźle dadzą. Tak, w tym szynek autobusowy chyba mi się też spodobał. Tu mamy takie centrum przesiadkowe. A tu mamy taki kotaczek tramwajowy. Okej, dobra, rozumiem już nawet czemu to jest kotaczek tramwajowy. Bo tu jest przystanek tramwajowy, ale... No, nawet parę ludzi jest. A, pamiętam, tak, tutaj są tłumy. Tylko trzeba go przesunąć tu. To wtedy te tramwaje będą mogły lepiej korzystać z tego. Będzie mogło więcej z nich wyjechać. Teraz. Czekaj. A, jest tam daleko, dobra. Nie, to teraz będzie lepiej, bo zobaczcie, teraz jeden tramwaj pojedzie i co? Jedzie drugi. I czerwone światło. Dobra, zobaczmy, ile tramwaj może przejechać na jednym świetle. Szkoda, że nie można tutaj ingerować. Nie, tutaj to bym zdał po prostu bez świateł, bo tutaj to kompletnie nie są potrzebne. Jeden tramwaj. Aha. Zero tramwaj. Dobra, ale ten kodek chyba się zaraz skończy. To jest w ogóle autostrada. O ty panie. Chyba tu jest autostrada. I tu jest taka ładna koniczyna drogowa. To wiecie, co my tu możemy zrobić? Możemy zrobić tu wyjazd. Jakby ktoś chciał. To może sobie tutaj po prostu pojechać. To się dodatkowe światła zdobią, ale nie mogę się założyć, że im to się spodoba, zwłaszcza tym śmieciarkom. Okej. Dobra, to tak, tutaj do miarę w miarę. Nie, ludzie korzystają raczej z tych ścieżek nawet. Tutaj korzystają, tu wychodzą. Tutaj daleko nawet z tego korzystają, okej. I tutaj też. No tak, bo mają w sumie, mogą tu... Boże! Mogą sobie tutaj tak komunikacyjnie trochę to rozwiązać. No całkiem, całkiem. Przemysł nam się zapełnił. Tramwaj ten nasz tutejszy będzie... No tutaj może nie jest dużo ludzi, ale tutaj pamiętam... Tak, tu już się trochę uswobodniło. Dobrze. Co tak, zobaczmy, jak tam jest nasza edukacja. Okej, problem podstawówek. Tu sobie dostawmy jedną. A tak poza tym to nie pamiętam, żeby był jeszcze jakiś problem. Średnie. Naprzeciwko drogi druga. Konkurencja. I uniwersytety się nam kończą. O ty, panie. Mamy jeden uniwersytet tam. A tu żadnego w sumie. Dobra, tutaj macie. O, zadowolenie. A propos więzienia, czy mamy jakiekolwiek więzienie? Nie ma żadnego więzienia. Nie mamy żadnego więzienia? Ale w naszym mieście ta przestępczość ma. Może się nieźle buda... Zaraz, czemu tutaj... Właśnie, czekajcie, bo my tu jeszcze ten musimy dzisiaj wcisnąć ten dworzec. Ale tak, najpierw poproszę przemysł. Więzienie i lecimy.
Bo jednak więzienia się tutaj przyda. Co na już ostatnio pewnie zapominam o tej serii magicznej, że ja jeszcze nagrywałem serię z scenariuszami. Znaczy ja wiem, że ona jest i że ona się pojawia regularnie. Właściwie to chyba dla was to już się pojawiała raczej. Ale trochę już zapomniałem o niej. Bo ona się już chyba... Znaczy dla mnie to się już dawno skończyła. Bo ja się po prostu zawiedziałem i nagrałem ją całą do końca. Bo tak było dla mnie lepiej z wrzucaniem odcinków. Jak po prostu już to miałem całe zrobione. No i tyle. Okej. Jej! Tu jest malutki koleczek. Aby trochę udrożnić ten koleczek, możemy sobie zrobić. Tu widzę, że nawet trochę więcej już z tego zaczyna korzystać ludzi. Dobra. Tu przejedziesz sobie i tu wjedziesz. Tak, widzę, że nawet to nie jest taki zły pomysł. A jakbyśmy chcieli zrobić sobie coś takiego jeszcze? Też możemy, okej. I stan do pełni szczęścia to jeszcze brakuje nam do jednego wyjazdu, ale chyba już nie. Bardzo nie chcę. Ale ja go bardzo chcę. Mamy zjazd numer 1 na wprost. Nie no, jak teraz tak zrobimy jak teraz, to się będzie musiało udać. Tu przejeżdżasz, tu wjeżdżasz i tu... Tak, no. Tutaj. I tutaj właśnie, czy my mamy cinema? Kino, chyba jeszcze nie mamy. Dobra, to powinno nam trochę rozładować ruch. I żeby nie będą musieli jechać cały czas tutaj do naszego problematycznego miejsca. Okej, możemy sobie to jeszcze ulepszyć. Ale tu jest tak wielkie skrzyżowanie, że nie, tutaj to muszą być korki. No, tutaj lasy się rozbudowują. Dobra, dalej. Dajemy to, co mieliśmy tutaj wbudować. Czyli nasza droga. I tak. Wyjazd, to bym sobie zrobił. Tylko to ma będzie ta duża droga. Taka duża droga. Ciach. I jest duża droga. I tutaj jedziemy sobie, tak? Tak. 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 No, to już jest ostatni. I wjeżdżamy tutaj z powrotem. I tu sobie zmienimy kierunki. I teraz tak, to sobie trzeba ulepszyć. Update. Chyba, że nie można przytrzymać przycisku update, żeby się wszystko ulepszyło. To by było się przyjemne. By się mu przydało. Stąd sobie zrobimy zjazd. Tutaj od razu. To im się spodoba. Tylko ten zjazd musi być trochę bardziej profilowany. Ale chyba się bardziej profilowany nie uda. Dobra, nie rozwaliło nam przynajmniej ronda. To już jest jakiś sukces. Teraz tak, to wybórz. Wyburzamy wszystkie krawędzie. I sobie łączymy. Dobra, tu jest połączone. Tu też. Relaxation Station. I tu wjazd. I budujemy nasz dworzec. Już, czekajcie, ile jest kolejny kamień milowy? 90 tysięcy. No to jesteśmy też niedaleko i będzie międzynarodowy port lotniczy. Swoją drogą ten odcinek pojawi się od momentu nagrania jakieś 2 tygodnie później. To jest naprawdę dużo.
prostu daje mi to, że wtedy, jeżeli będziecie zaraz po tym odcinku, będziecie mieli live'a. Tak, od razu zapowiadam, będzie live jakoś po tym odcinku i na którym będziemy budować lotnisko. No bo nie, tutaj trochę za daleko wyjechaliśmy. Aż tak to nie. Tu sobie jakoś byśmy zakręcili tuż obok tego. Tutaj może być nawet to pod spodem. I najlepiej to by było tu puścić drugi mostek. Czekaj, 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 czekaj. Okej. Chcemy tu sobie zbudować drugi mostek, ale tak samo. Dobra, powiedzmy. Stąd w dół. I w dół. Dzięki czemu to sobie wyburzymy i tu sobie zrobimy krętna do tego, a podłączone. I tutaj trzeba zrobić connected. Connected. Dobra, teraz tak. Prąd. Czy ja już nie muszę was tak podłączać cały czas? Chyba tak. Bo to trochę było akurat denerwujące. Dobra, macie tutaj połączenie z tym, a wy nie macie ze sobą połączenia. To jest problem. Teraz nie będzie już problemu. Budynek płonie. Cicho. Dobra, teraz powinno być już dobrze. Mamy 31 minutę. Dobra. Ty nie masz prądu. Masz od uniwersytetu. Chyba nie będą malić. Aby mi tu się nic nie budowało, ja tu od razu sobie ulepszę to do czegoś takiego. No i co? I teraz to zacznie się za chwilę powoli, aczkolwiek budować, z tego co mi się wydaje. Znaczy w sensie samochód... Co on tu zrobił? Jakiś freeze, screed? Liczba studentów. Tak, to sobie... zróbmy teraz ten przegląd. Tutaj jest dobrze. Ze ściekami to będzie na pewno teraz dosyć dużo dobrze. A jak one tu sobie tak wypływają, to będzie dobrze. Usługi pogrzebowe i tym dalej jest na dobrym poziomie. Cmentarze już przestaliśmy budować teraz póki co. Nie są nam niezbędne. Dobrze, populacja. Dużo, mało dzieci, najwięcej jest dorosłych. Dobrze, dobra nowina. Z komunikacji korzysta prawie 7 tysięcy. Mały odsetek ludzi. Hałas, no to tam gdzie ludzie mieszkają zazwyczaj jest cicho, tam gdzie ludzie się bawią jest głośno. Takie, takie. Tak, mamy tutaj ropę pod tym, centralnie pod tym jest ropa. Więc gdzieś tutaj sobie może tą ropę wykorzystamy później. I jest to tyle. Takich jakichś specjalnych surowców. Jeszcze zobaczymy gdzie kupimy kolejne kawałki. Zanieczyszczenie, tutaj bym chętnie zaczął, o. Zanieczyszczenie wody, o, tutaj już go nie ma, bardzo słusznie. I tu nam będzie zasyfiać, ale tam dalej, tak? Tutaj też nie zasyfiamy. A tak poza tym, w naszym mieście, poza takimi centralnymi miejscami, gdzie są rosyjskie obozy pracy, to nie ma nic. Wartość gruntu tutaj się mogła dosyć podnieść. Tu jest niska, nad tym trzeba byłoby jeszcze popracować. Ale ogólnie jest całkiem nieźle. Dzielnice to jeszcze do popracowania. Korki, no to tu jest na pewno korek, bo tu jest jeden wjazd. I nad tym jeszcze kiedyś popracujemy. Tutaj ten dworzec zostanie trochę odkorkowany. Jak ludzie zaczynaliby korzystać z tego. Lub jeśli. Ewentualnie ten dworzec możemy później wyburzyć. Lub nawet na jakiś czas. Możemy na razie zrobić coś takiego. Żeby tylko wjeżdżali. Znaczy wolę na odwrót. Żeby tylko wyjeżdżali. Okej, nie chcesz się wbudować. Czemu się nie chcesz budować? O! Trzęsienie ziemi! Idealnie. To dobra, to poczekajmy do tego trzęsienia ziemi. Przyspieszmy sobie czas.
Miało już to trzęsienie ziemi być jakieś parę odcinków temu, ale wiatr dobra, poziomy. Ryzyko pożarowe. Czy gdzieś jest kiepsko z pożarem? Jest tutaj kiepsko z pożarem. Dobra, to tu sobie coś postawimy. Macie. I czy gdzieś jeszcze jest kiepsko? Ci mają kiepsko, ale na tych nie ma. Nie, akurat tym to przed chwilą wyłączyłem. Tutaj, no to ty to sobie poradzę jakoś. Edukacja. Szkoła podstawowa jest na dobrym poziomie, co jest rzadkością na moich miastach. Szkoła średnia jest też na dobrym poziomie. Uniwersytet w miarę. Wypoczynek. Dobra, wstawmy tu jakiś impark. Może być nawet bierz popuła. Dobra, jest lepiej. Ci też mogą mieć trochę mało, ale... Wow! Ej, bez jaj! Rosyjskie obozy pracy! Nie! Nie! Teraz... Ile tu się wywali teraz? Trzęsienie ziemi nas atakuje. O, wy ludzie. Nie no. Prawie całe obozy nam wywali. Ale wie... Teraz... To tutaj aż doszło? Ale... Nie! Jeszcze... Cały nasz węzeł rozwalił. O, proszę. Wody nie macie. Zbiorniki wodne teraz się będą wykorzystywane, tak? Dobra, podłączone, popodłączone. I się zaczęło fajczyć. No jasne, jasne. Po prostu. Helikoptery. Lecicie? Lecą. Pojazdy. Czekajcie, jak te pojazdy wyglądają? Niech nie pamiętam. Czemu tylko dziewięć? Skąd nie wyjeżdżają te pojazdy? 9 pojazdów. Przyspieszmy. 10. I gdzie on się żeśmy to... A, z tej strony. To jest to? Pokaż to. Poszukiwanie poszkodowanych, tak. Dobrze, to tak. Primo, autostrada. Ona nie może tak wyglądać. Rozwaliło nam to prawie... Dobra. Ładnie trzeba tutaj wyprofilować teraz tą ziemię. Ej! Metro mi nawet zepsuli! Oto... Nie sądziłem, że nawet aż tak może mi to pójść. No, to było jakaś kataklizm w końcu. Ale nie chciałem go akurat. Akurat na sam koniec odcinka i to dosyć mocne było. Dobra. Naprawmy autostradę, mogli przyjechać ludzie. Dobra, i napraw. Ciach, 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 ciach. Możecie jechać. Ciach, ciach, ciach. Nawet pociągi zepsuło, wszystko zepsuło. Dobra. Tutaj budynki. Parę to trochę, nie no, jest pozwalane tego wszystkiego. Tutaj, tu zjazdy, tu droga, kolejna droga. Ile helikopterów, skąd one się widziały? Chyba z całego miasta poleciały. Czekaj, czekaj, gdzie jest najdalszy? Najdalszy jest tutaj. Czy wy też wysłaliście? Wszyscy wysłali, nieźle, to te helikoptery, to tak, to no, jeżeli coś takiego się wydarzyło, to ich tu będzie dużo. Naprawiamy. Co mi tu tą drogę wydzięło? Widzę. Dobrze. Co to jest? Gotowy do przebudowy akurat. Dobra. Dalej, pociągi.
Okej, pociągów już tutaj nie ma. Już zniknęły chyba. Tak długo czekały, że aż poznikały. Ja też bym zniknął. Dobra, mamy podłączenie kolejowe. Teraz metro. Akurat co jak co, ale metra... To ja się nie spodziewałem, że mnie to spali. I tu widzę, że tu była stacja. A to źle znaczy. Akurat co jak co, na stację to ja tu będę długo. Ja będę tu przywrócić. No chyba w epicentrum tej katastrofy. Nie włączyliśmy właśnie, czy tutaj, nie, tu nie ma żadnych schronów też jakby coś nawet. Jest, nie mamy też problemy z pieniędzmi, więc tak bym nie włączył. Dobra. Teraz możemy budować z powrotem tą drogę. Odcinek trwa, dobra, 40 minut, to nie jest już tak źle. No ma, jest źle. Wróć, jest źle. No ma, co ja wam tutaj dużo mówię. Pozostałem z timelapsem, na którym ja będę odbudowywać to i może coś jeszcze zobaczycie. Cześć! No dobrze, no i przechodzimy do timelapsa. Jak widzicie, dzisiejszy odcinek jest dość długi, ale to w związku z tym, iż kolejny odcinek nie wiadomo kiedy się pojawi. Jak może słyszeliście w trakcie odcinka, mówiłem, że kolejny odcinek to będzie prawdopodobnie live. Nie jestem do tego jeszcze do końca przekonany, ponieważ ten materiał, który teraz widzicie, był nagrywany ponad 2 tygodnie temu, więc już dosyć dawno. Natomiast tak, my teraz tutaj się zajmiemy tym węzłem, który tutaj był drogowy. Musimy go odbudować po tym meteorycie, jak nam tutaj, trzęsieniu ziemi, co nam tutaj rypnął. Sorry, ale nie oglądałem przed chwilą tego materiału i nie jestem w 100% pewien dokładnie, co tutaj się chodziło i w ogóle o co tutaj chodzi. Także... Jak znowu możecie zauważyć, w tle słyszycie samochody, jeszcze mi komary jakieś leżą nogę, tak, komar ugryź mi tu mikrofon. To normalnie będzie ci fajnie słychać, tak. Będzie sławny. Dobrze, musimy odbudować stację metra. Nie wiem, czemu tutaj na metro się zaparło, ale mniejsza z tym. Tak, rozwaliło nam system podwodny, metro ogólnie bardzo dużo. I tak, tutaj stwierdziłem, że nie ma sensu robić tego węzłu, tylko jak już mamy taki moment, to możemy wyburzyć go, całkowicie wywalić i wcisnąć tu rondo. Dlatego wywalamy wszystko i wrzucamy tu rondo. Tak, ono, te rondko będzie w powietrzu, na górze i dzięki temu rondkowi będą mogły wszystkie samochody ładnie to wszystko mijać. Tutaj nie wiem, czemu te tory kolejowe trzeba było włożyć, ale mniejsza z tym. Budujemy i proszę bardzo. I tutaj jest oczywiście robimy łączenie, żeby nam się to szybko nie rozwaliło. No i tak, jak słyszycie w tle, mamy muzykę licencjonowaną, ponieważ ostatnio już naprawdę i tak nie zarabiam, więc mogę wrzucić co chcę. Także lecimy. Ogólnie pojawi się, jak wrócę już do domu, nowy materiał informacyjny na kanale. Trochę się zmieni informacji. Trochę się zmieni system wrzucania nowych odcinków, nowe serie. Trochę się wszystko pozmienia. Oczywiście to się najbardziej zmieni, kiedy już będę mieć CD scanner z PC. Ale do tego jeszcze musimy chwilę poczekać. Tak, więc to tyle. Jeżeli chodzi o kolejny odcinek ze Cities, to nie wiem kiedy będzie. Może... Nie wiem. W weekend albo bardziej w poniedziałek kolejny odcinek się pojawi z City Skylines. Czyli wątpię, żeby... Chociaż może w weekend jakoś wieczorkiem może coś wcisnę. Oczywiście pewnie będzie raczej zapowiedź wcześniej. Minimum godzinę wcześniej będzie zapowiedź. Zapowiedź w sensie, że będziecie ją widzieć w powiadomieniach. Ale tak dokładnego to nie będę mógł wam chyba tego pokazać. Chociaż zresztą zobaczę. Rowerki no to będą normalnie wrzucone teraz codziennie. Więc z tym nie ma problemów żadnych. Co do Vetudillo. Natomiast co do reszty, no to tam trochę będzie większy problem, bo z tego co... Tak, bo już scenariusza teraz nie ma, czyli teraz ogólnie jest tylko Vetudillo i City Skylines. Trochę nam się to uprościło. Kiedy wrócę do domu, no to się to trochę zmieni. Poza tym trzeba będzie wybrać kolejny, który scenariusz pojawi się w kolejnych odcinkach. No bo musimy jakiś kolejny zrobić. I tutaj tak, w dzisiejszym odcinku nie ma ankiety, może w jakimś kolejnym, może w piątek wrzucę jakiś krótki odcinek, w którym wybierzemy sobie, który chcemy scenariusz na następną nam część, no bo któryś musimy wybrać, co nie? Także, no zobaczymy. Jedzie samochód.
Dobra, przejechał. W tle słyszycie muzykę z Uncharted. Najpierw było Uncharted 3, teraz mamy Uncharted 4, Normal Life. Wcześniej było muzyka główna, znowu Normal Life, nie. Epilog może być. A, ta muzyczka, to dobrze ją znam z moich filmów, tych niepublicznych, to tam trochę tego było. Dobrze, i tak, robimy sobie tutaj te rondo i robimy system, że drogi, które widzicie, one będą miały zupełnie inne wjazdy na rzecz tego, aby było zero korków, czyli nawet sam wjazd jest tak zrobiony, że nie ma światłów, nie ma wjazdu pod 90 stopniami, tylko od razu ładnie, prosto, tutaj z helikopterami jeszcze sprawę trzeba je podłączyć. No i tak poza tym już widzicie, że samochody już nawet całkiem nieźle z niego korzystają. Tam mi się jeden korek zrobił, ale go naprawię, jak już wrócę do domu, bo trochę widzę, że trzeba tu rzeczy naprawić, żeby samochody lepiej jeździły, ale póki co nie jest źle. Tu na przykład trzeba będzie usunąć na pewno te światła, ale to później na tym się to później mi się uda zrobić, bo na razie to niestety nie mam jak tego zrobić zdalnie. To jeszcze nie te czasy. Także to nie jest wersja PC. Wersję PC bym jakoś tam mógł nawet nagrać teraz u siebie na tym moim komputerze, ale jak ostatnio odpaliłem, może z tego się pojawi jakaś seria. Taka trochę mniej może będzie miała popularność, ale seria z SimCity też może się pojawić. Jakieś porównania czy coś. Dobrze, no i odcinek nam się kończy tutaj. Jeśli wam się odcinek podobał, możecie zostawić łapkę w górę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!